Dobra, takie pytanie, bo może ktoś wie, co źle robię. Ale tak, no układ jest prościutki. Mostek, z mostka idą kabelki do przetwornicy. I na razie bez żadnego obciążenia. Przetwornica ma tylko sobie, ma tylko wyświetlać napięcie. I tutaj mierniczek podłączony. I dzieją się dziwne rzeczy. No, wystrzelił już jeden kondensator. Nie wiem właśnie, czy coś źle ustawiam, czy te przetwornice mają złe kondensatory. Ale tu wcześniej ustawiałem 32 V, a widzicie, co się dzieje. Jakieś całkowicie zmienne napięcie. No to ma niby stabilizować. Tutaj się pali ta diodka, czyli jest, nie wiem, jakiś overcurrent chyba, czy coś takiego. Nie za bardzo zakumałem, co robią te dwa potencjometry. Ten chyba ogranicza prąd, a ten właśnie, może to jest kwestia tego potencjometru, bo sami widzicie, ma być 30, mają być 32 V. Tak sobie już to podłączyłem sobie z tego zasilacza tutaj i wyregulowałem, żeby było tutaj 32 V. Ale widzicie, co się dzieje. Ło, to nawet jakiś ten, to już jakieś bzdury pewnie wyskoczyły, ale no napięcie się zmienia, a nie powinno. Tak, no na trzech kondensatorach jeszcze to jakoś powinno działać, ale sami widzicie, co się dzieje. O, tu 32-40 V. No przecież nie będę tego puszczał na inwerter, na akumulatory. Jak ktoś wie, to skóry dzięki za sugestie. O co tu chodzi? Więc boję się podłączać tej przetwornicy, żeby zasilała ten układ z pominięciem zasilacza, bo jak takie cuda się dzieją, no to mi spali ten sterownik. Więc. No iż do rozkminy. Aha, jeszcze jedno. To się dzieje, gdy mocniej zawieje. No i gdy pierwszy kondensator mi strzelił, to obciążenie było, no bo teraz jeszcze to podłączyłem wszystko bez obciążenia. No i właśnie, co to może być? Czy ja nie umiem w przetwornicę, czy jednak ona jest wadliwa?